Dla jednych potrzeba serca wynikająca z głębokiej wiary, dla innych tradycja kultywowana w danej rodzinie. W Lubinie trwają wizyty duszpasterskie, potocznie zwane kolędą. To bycie razem, wspólna modlitwa, to jest to, co jest tutaj najważniejsze. Dużo zależy od rejonu, parafii. Są takie części parafii, gdzie mieszkają zdecydowanie osoby starsze, są takie, gdzie mieszkają bardziej osoby młodsze, więc dopiero będzie można wszystko powiedzieć po kolędzie. Natomiast z tym, co się spotykam, gdy chodzę kilka dni, to jest wielka życzliwość i ludzie się cieszą, że możemy się właśnie razem spotkać, że jest okazja do tego, żeby ich mieszkanie, ich domy poświęcić, pobłogosławić. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na Nowy Rok i wspólnie się z nią pomodlić. Kolęda jest więc doskonałą okazją, by lepiej się poznać, przełamać anonimowość czy wymienić uwagami dotyczącymi życia parafialnego. Odwiedzamy wszystkich, którzy są gotowi nas przyjąć. Po to jest taka wizyta, żeby się spotkać także z tymi, którzy być może trochę rzadziej z różnych powodów nie uczestniczą regularnie we mszy świętej. No to szczególnie mam na uwadze osoby starsze, chore. U mnie jest tak, jak było kiedyś. Jest biały obrus, są liktarzyki, jest krzyżyk. Woda święcona? Woda święcona. Czekało się na księdza, żyło się tym wrażeniem, że ksiądz przyjdzie. Także było to miłe. Przyjąć księdza. Byłem w sobotę u rodziców, 15-klatkowa, 15-mieszkaniowa klatka, jedna osoba. Najczęściej wizyty duszpasterskie odbywają się do 2 lutego.